Zanieczyszczenie powietrza, które mamy w Polsce, można w dużym uproszczeniu porównać do dymu papierosowego. Wiemy dobrze, że papierosy szkodzą, wiemy, że ten dym papierosowy wywołuje różne groźne choroby. Bardzo podobnie jest z tym dymem, z tym powietrzem, którym oddychamy w Polsce, do tego stopnia, że benzoalfapiren obecny jest w dymie papierosowym i obecny jest w polskim powietrzu. Pyły zawieszone podobnie jak w przypadku papierosów wywołują głównie udary, zawały, choroby układu naczyniowo-krążeniowego, również nowotwory płuc, a co gorsza, niestety pyły zawieszone również wpływają na małe dzieci, również na kobiety w ciąży i dowiedziono w Krakowie profesor Jędruchowski w badaniach dowiódł, że dzieci, które z ciąż donoszonych w Krakowie rodziły się dużo mniejsze, dużo lżejsze i w gorszym stanie zdrowia rodziły się niż dzieci z porównywalnej grupy. I po kilku latach życia, kiedy zbadano iloraz inteligencji tej grupy małych dzieci, okazało się, że ich iloraz inteligencji był niższy niż w grupie porównawczej. To są tylko dzieci, a jeżeli mówimy o dorosłych, to również, pomijając udary i zawały, mamy również choroby neurodegeneracyjne. Mamy zdolności poznawcze, które nam się pogarszają z wiekiem i zanieczyszczenie powietrza bardzo mocno się przyczynia do pogorszenia się takich zjawisk. Zanieczyszczenie powietrza przyczynia się w Polsce średniorocznie do mniej więcej 45-46 tysięcy przedwczesnych zgonów. To jest miasto wielkości Kołobrzegu lub Oświęcimia, które umiera każdego roku. Przeciętny obywatel kraju żyje średnio o 9 miesięcy krócej, a przyczyną tego krótszego życia jest zanieczyszczenie powietrza. Ja mówię tutaj o wartościach średnich, co oznacza, że mieszkaniec miejscowości najmocniej zanieczyszczonych nie żyje 9 miesięcy krócej, ale to mogą być lata krócej, 2-3 lata może jego życie jest skrócone na skutek zanieczyszczenia powietrza. Więc to są bardzo poważne sprawy, które warto brać pod uwagę, no, choćby wybierając miejsce do życia.